Wie pan, że syn mówi, że Tomaszek czuje się już lepiej. Ale nie uwierzę, wie pan, panie Edmundzie, kiedy nie zobaczę tego na własne oczy. Przecież, wie pan, przecież jeszcze 2 miesiące temu lekarze kręcili nad nim głowami, że... Ale żaden nie potrafi powiedzieć, co mu jest. Żaden. Tak, panie Edmundzie. Tylko tyle mówili, że jak przyczyny nie znajdą, to chłopiec niedługo umrze. A tu, popatrz pan, pana tu Krysiewicz. W kilka dni go na nogi postawił. W kilka dni. Słyszałem, że to dobry lekarz. Dobry, dobry. To jest cudotwórca, panie Edmundzie. Cudotwórca jakiś. Przepraszam, pielęgniarka na mnie kiwa. 11 września 1862 roku urodził się Bolesław Krysiewicz. Lekarz, którego nazwisko doskonale jest znane rodzicom zmuszonym poprzez chorobę dziecka do złożenia wizyty w szpitalu jego imienia. Przy ulicy, która także zresztą nosi jego imię. Kim był? Lekarzem, a także bardzo aktywnym działaczem politycznym. Założył Towarzystwo Demokratyczno-Narodowe, działał w Towarzystwie Czytelni Ludowych, zaś w 1918 roku przewodniczył Naczelnej Radzie Ludowej. Ta wielce zasłużona postać spoczywa na cmentarzu zasłużonych Wielkopolan. 11 września 1285 roku był szczególnie uroczysty w życiu księcia Przemysła II. Wtedy bowiem poślubił Ryksę, córkę króla szwedzkiego, a gody odbyły się w Poznaniu. Wydarzenie to było poprzedzone okolicznościami zbliżonymi do skandalu. Poprzedniczka nowej księżnej, Ludgarda, zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach, gdy stało się oczywiste, że Przemysł nie będzie miał potomka, a zatem następcy. Ryksa dała księciu córkę, która z czasem poślubiła króla czeskiego Wacława II. Była też jedyną z trzech żon Przemysła, którą książę obdarzył szczerym uczuciem i której odejścia bardzo żałował. 11 września 1814 roku urodził się Józef Essman. Młynarz i konspirator zasłużony w okresie walk o niepodległość w pierwszej połowie XIX wieku. Pochodził z Długiej Gośliny, pracował w Młynie Świętojańskim koło Poznania. Z czasem został bliskim współpracownikiem Walentego Stefańskiego i aktywnym działaczem tzw. Związku Pracujących. Uczestniczył w przygotowaniach do powstania w 1846 roku, a później był jednym ze skazanych w procesie moabickim. Podczas Wiosny Ludów należał do Polskiego Komitetu Narodowego. Walczył pod Miłosławiem i Sokołowem. 11 września 1838 roku w Kaliszu urodził się Adam Asnyk, liryk i dramatopisarz. W rodzinnym mieście nad Prosną jego pamięć otoczona jest szczególnym szacunkiem, a bycie absolwentem szkoły imienia Adama Asnyka jest równoznaczne z przynależnością do intelektualnej elity miasta. 11 września 1977 roku odbyły się w Lesznie tak zwane centralne dożynki. Byli na nich obecni. Pierwszy sekretarz KCPZPR Edward Gierek, przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński, prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz oraz marszałek Sejmu PRL, a zarazem prezes NKZSL Stanisław Gucwa. Uroczystość przebiegała bez zakłóceń, a jak wspominają naoczni świadkowie, doszło do tego, że w przeddzień wizyty niemal trawę malowano na zielono.